Największy problem z paliwem jest w Londynie oraz na południowym wschodzie od Londynu, czyli tak naprawdę obejmuje tak naprawdę Anglię, kryzys paliwowy. W Szkocji sytuacja się stabilizuje. Wprowadzono specjalne takie tak zwane paliwowe procedury awaryjne. Paliwo będzie po prostu limitowane na stacjach, czyli na jedną osobę będzie można wziąć określoną ilość paliwa. No witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i teraz od razu powiem, prosto do rzeczy przejdę. Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze jest, czy może go już nie ma, czy po prostu bardziej się pogłębia i dzisiaj właśnie powiem na ten temat, co udało mi się dowiedzieć, jakie informacje udało mi się zebrać, a nie będę tutaj się, że tak powiem, mówić o tym, z jakich źródeł pozbierałem te informacje, no trochę nad tym posiedziałem, także przechodzę już do tematu. A tak w ogóle to wielka prośba i informacja. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo proszę Cię o subskrypcję, ponieważ 90% osób nie subskrybuje kanału. 90% osób, które ogląda filmy, nie subskrybuje kanału i nie tylko mojego, tylko tak w ogóle jest na YouTubie. A to z różnych powodów, nieistotne z jakich powodów. Także proszę Cię o subskrypcję bardzo. Ciebie to nic nie kosztuje, nic na tym nie tracisz, a mi pomożesz dotrzeć z informacjami do wielu ludzi, ponieważ na tym kanale znajdziesz mnóstwo wartościowych filmów. Są to filmy z różnych dziedzin. Ja tu mówię o diecie, o chorobie Meniera, o autyzmie, właśnie o najnowszych informacjach ze świata. Mówię tutaj również o biznesie online, jak można zarabiać na własny rachunek, nie inwestując dużo pieniędzy. Pokazuję tutaj podróże nie tylko po Wielkiej Brytanii, ale również po całym świecie. Także bardzo proszę Cię o subskrypcję. Nic Cię nie będzie to kosztować, a mi bardzo to pomoże w rozwinięciu kanału. Dziękuję Ci bardzo z góry i przechodzę już do tematu. Moi drodzy, także krótko o kryzysie paliwowym. Już wiadomo na dzień dzisiejszy, że ten kryzys paliwowy został wykreowany sztucznie poprzez media. I moi drodzy, i teraz chciałem nawiązać szybko do moich dwóch filmów, w których byłem bardzo hejtowany. Jeżeli mówił wtedy już mówiłem, 2 tygodnie temu już właśnie o tym mówiłem, że media wykreowały kryzys paliwowy sztucznie poprzez wprowadzenie ludzi w stan paniki, a ludzie robiąc paniczne zakupy, no właśnie doprowadzili do tego, że ten kryzys paliwowy jest. To nie znaczy, że ludzie są temu winni, tylko w zasadzie winne są temu media, które wykreowały ten kryzys i po prostu stymulowały ludzi do panicznych zakupów. Ja o tym mówiłem w dwóch moich filmach. Wtedy byłem bardzo hejtowany, wyzywany, wręcz znienawidzony. No nie wiem, no ale czasem tak bywa, że jak człowiek chce komuś coś pomóc, podpowiedzieć, to wtedy jest nielubiany. No. Także tak to niestety bywa. A więc moi drodzy, jak media wykreowały kryzys paliwowy? To jest tak naprawdę bardzo prosta sprawa. W Wielkiej Brytanii, jak wszyscy wiemy, jest dużo koncernów, dużo firm paliwowych, jest bardzo dużo stacji paliwowych. Sama stacja BP ma około 1000 stacji paliwowych na terenie całego UK. I to właśnie głównie zaczęło się tak, jakby ten pacjent zero, że tak powiem. To właśnie stacja BP. I od razu to chciałem też powiedzieć, że kryzys paliwowy jest z kilku powodów, ale nie będę tutaj w ogóle mówić o koronawirusie. W ogóle nie będę nawiązywać do koronawirusa. To jest film zupełnie odwrotny, na inny temat, sorry. A więc tak, stacja BP, a raczej koncern BP ma około 1000 stacji i w pewnym momencie nie wiadomo z jakiego powodu postanowili, że do około 2% stacji, czyli jakichś 20 stacji położonych gdzieś na takim przysłowiowym zadupiu, nie będzie dowozić paliwa regularnie lub nie będzie dowozić w ogóle. I media to podchwyciły, że w tym małym procencie, tym po prostu naprawdę małym procencie, bo 2% to jest bardzo mało, brakuje paliwa, nie jest tam paliwo dowożone regularnie z jakichś tam powodów. I działo się to zarówno rok temu, pół roku temu i dzieje się to teraz. Tylko teraz media podjęły temat. Teraz media podjęły temat i powiedziały, że jest kryzys paliwowy, bo na stacjach brakuje paliwa. Ludzie w to uwierzyli i zaczęli panicznie wykupywać paliwo. Także ludzie nie sugerowali się tym, że to tylko na tych 20 stacjach jest taki problem, który tak naprawdę ciągnie się od miesięcy albo nawet od lat, tylko ludzie po prostu posłuchali mediów i poszli to paliwo wykupić w sposób nadmiarowy, ale nadmiarowy to jest małe słowo, bo po prostu ludzie wykupywali 20-50-krotną ilość, niż tak naprawdę im jest potrzebna. Także paliwo w Wielkiej Brytanii jest.
i kryzysu paliwowego nie ma. Nie ma tylko na stacjach paliwa, bo nie nadążają dowozić. I moi drodzy, i tu jest druga kwestia, to jest kwestia kierowców. Kierowców brakowało w Wielkiej Brytanii już rok temu i wtedy kryzysu paliwowego nie było, to znaczy na stacjach nie było kolejek, paliwo było. I teraz ta sama ilość kierowców jest, która była rok temu, tylko przez to, że już rok temu było trochę za mało kierowców i nadal ich jest za mało, te cysterny, tak, co wożą paliwo, nie nadążyły jakby uzupełniać braków tego paliwa, bo tych kierowców jest za mało. Ale gdyby nie paniczne zakupy, gdyby nie sztucznie wykreowany kryzys przez media, to ci kierowcy, którzy są, czyli nawet ta za mała ilość kierowców, nadążyłaby spokojnie dowozić paliwo, bo przez ostatni rok nadążali bez problemu. Także kryzys został wykreowany w sposób sztuczny. I co do tego nie ma wątpliwości, bo to powtarza wiele osób i tak naprawdę brytyjscy politycy, jakim się zadaje to niewygodne pytanie, nie odpowiadają, a wiadomo, że milczenie jest tak jak przytaknięcie głowy często. Moi drodzy, także media to podchwyciły i tak się to właśnie stało. Moi drodzy, a dlaczego tych kierowców brakuje? Jeszcze chciałem przypomnieć. Poprzez IR35. IR35 to naprawdę taki nowy pomysł premiera Wielkiej Brytanii, a w zasadzie rządu brytyjskiego, który nie wiadomo, co tak naprawdę miał dać. No niby miał to uszczelnić kwestie podatków i tak dalej, ale... Moi drodzy, ale tak naprawdę to jest tak zwane testowanie kierowców, czy oni są aby na pewno self-employed, czyli na samozatrudnieniu, czy tak naprawdę zatrudnieni są przez swoich klientów. Do tej pory właśnie kierowcy poprzez właśnie te swoje spółki LTD obsługiwały jakichś tam klientów i samo się rozliczali. W tym momencie, kiedy wprowadzono to IR35, to firmy musiały musiały traktować kierowców jako swoich pracowników, czyli automatycznie firmy musiały wciągnąć tych kierowców do swojej ewidencji, czyli wysyłać ich na płatne urlopy, płacić za nich różne składki, podatki i tak dalej. Firmom się to nie opłacało, więc automatycznie jakby obciążyli tymi kosztami kierowców, a kierowcom automatycznie też to się oczywiście nie opłacało, jak po prostu zostali obciążeni większymi kosztami. Więc co zrobili kierowcy? No po prostu odeszli z pracy, wyjechali z UK, czy tam się też przebranżowili. A więc co się stało? No na dzień dzisiejszy ten największy problem z paliwem jest w Londynie oraz na południowym wschodzie od Londynu, czyli tak naprawdę obejmuje tak naprawdę Anglię, kryzys paliwowy. W Szkocji sytuacja się stabilizuje. No ja dzisiaj pojeździłem po paru stacjach i generalnie nie jest najgorzej, paliwo w zasadzie jest, gdzieniegdzie go faktycznie nie ma. Natomiast no w Anglii, tak jak mówiłem, na południu Anglii i Londyn ta sytuacja jest nieciekawa dalej. I moi drodzy, wojsko wyszło na ulicę, tak, wojsko od dzisiaj wyszło na ulicę i od dzisiaj wojsko zostało zmobilizowane do tego, żeby pomagać w dostarczaniu tego paliwa. No niestety albo stety, tak to się właśnie odbywa, więc wprowadzono coś w rodzaju stanu wyjątkowego paliwowego, nie wiem jak oni to określają, ale można to określić, polskie media o tym mówią, że to jest coś w rodzaju stanu wyjątkowego. Wprowadzono specjalne takie tak zwane paliwowe procedury awaryjne, oni to nazywają, nie pamiętam jak to się nazywa, ale zapamiętałem sobie skrót, to jest NEPF. I to chodzi o to, że paliwo będzie po prostu limitowane na stacjach, czyli na jedną osobę będzie można wziąć określoną ilość paliwa. Tak samo stacje benzynowe będą pracowały w limitowanym czasie, czyli będą się musiały otworzyć i zamknąć tam w określonym limitowanym czasie. Także tak to wygląda, jest powiedzmy stan wyjątkowy, stan gdzie, przepraszam, gdzie w Anglii, stan no, podczas którego... Chciałem powtórzyć, no można wziąć limitowaną ilość paliwa na łebka i stacje pracują też w limitowanych godzinach, także nie można sobie pojechać kiedy się chce i ile się chce wziąć tego paliwa. I ten właśnie plan, ten NEPF, czyli ta procedura jest, jakby składa się z jakichś tam 10 punktów, po prostu na bieżąco jest monitorowana sytuacja w związku z paliwem, więc te punkty wchodzą w te... No i od 1 do 10 punktów mogą wchodzić w życie w zależności od tego, jak sytuacja wygląda. Tych punktów też nie będę tutaj podawać. W każdym razie na dzień dzisiejszy jest tak, że wojsko pomaga
no, w zapanowaniu nad tym kryzysem paliwowym. Wojsko jest na ulicach Anglii. Jeżeli dla was, dla tych, co mieszkają w Anglii czy w Londynie, no to dajcie znać, czy faktycznie widzicie tam gdzieś żołnierzy, czy już widzicie żołnierzy, no bo rząd to zatwierdził, więc to jest na pewno, ale czy widzicie tych żołnierzy fizycznie, czy to jest na razie tylko powiedzmy powiedziane, a jeszcze tych żołnierzy nie ma, dajcie znać. No w Szkocji, tak jak mówiłem, ja mieszkam w Szkocji nie jest już najgorzej, już to paliwo idzie dostać w miarę wszędzie, natomiast w Anglii no jest tak jak jest, także no tak to wygląda, sztucznie wykreowany kryzys paliwowy i tak naprawdę ten kryzys jest nadal kreowany, bo ludzie nadal robią te paniczne zakupy mimo wszystko, nadal się ustawiają w kolejkach, nadal tankują w co popadnie i co, no i tak jak mówiłem, jakby była odpowiednia ilość kierowców, czyli jakby było ich dwa razy więcej, czyli tak jak było parę lat temu w Wielkiej Brytanii, to nie dałoby się takiego sztucznego kryzysu wykreować, bo tych ciężarówek, tych cystern by mnóstwo jeździło, a przez to, że nie ma teraz kierowców, no to te cysterny nie nadążą, więc dlatego powstał ten kryzys. Więc no, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, mam nadzieję, że zrozumieliście moje intencje, że ja tutaj nikomu nie chcę na złe, nie chcę po prostu z nikogo się wyśmiewać, bo nie taki jest mój zamiar. Moim zamiarem jest po prostu przekazywanie wam informacji takich, jakich ja jestem w posiadaniu. Także dzięki wam za wysłuchanie. Marcin ze Szkocji, z Edynburga pozdrawia was. Zapraszam was do komentarza, do lajkowania, do łapki w górę lub w dół, jak chcecie. I tak jak mówię, trzymajcie się.